Witam w dzisiejszym filmie. Dziś chcę pokazać szybko, krótko i na temat, ile zużywa kocioł gazowy na ogrzewanie domu parterowego 94 m2. Dzisiaj mamy niedziela, 7 stycznia. Temperatura na zewnątrz jest minus 7. Wskazanie zegara 284 m3. Godzina 14. Zobaczymy jutro o tej samej porze, ile będzie na zegarze. Pokażę Wam na sterowniku, jaka jest temperatura ustawiona w domu. Zrobimy ten pomiar przez 2 dni, bo ma być duży mróz dzisiaj, jutro. Zobaczymy, ile tam się nabije. Także 3 filmiki połączę w jeden. Zobaczcie, jak to. Temperatura w domu 19,7, na dworzu minus 6. Godzina 14,2, 20 stopni ustawione. Zobaczymy, co będzie jutro. Witam, witam w drugiej części. Sprawdzamy, ile nabiło. Tylko troszkę się spóźniłem z godziną, bo wczoraj to chyba o 15 sprawdzałem. Już pokazuję, jak jest. Dzisiaj mamy 8 stycznia. Jest teraz 15:46. Minus 8. W nocy było minus 10. Mamy wskazanie zegara 290 metrów. Nie pamiętam, ile tam wczoraj dokładnie było. 284. No ale to pod koniec podsumujemy, jak ja zmontuję ten filmik i zobaczymy. Jeszcze dzisiaj, jutro nagram, ile tam się nabiło, zobaczymy. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj w nocy było najzimniej, minus 14 stopni. Zobaczmy, ile kocioł naciągnął gazu. Mamy tak, dzisiaj wtorek, 9 stycznia, godzina 15. Teraz jest minus 4, w nocy było minus 14. Wskazanie zegara 295 metrów. Wczoraj było 290, czyli przez dobę piec wyciągnął 5 m3 gazu. Na ogrzewanie i grzanie ciepłej wody użytkowej. Także nieźle. 5 meterków po 3,50. Jeszcze nagram filmik jutro, bo ma być też minus 10 w nocy. Jutro zrobimy podsumowanie. Witam w ostatni dzień, ostatni filmik z odczytu. Odczyt 301 metrów. Dzisiaj jest 10. Minus 2 w dzień teraz jest. 15,9. W nocy było chyba minus 9, coś takiego. Zaraz wszystko spiszemy, zobaczymy, podliczymy. No i dobra, nadszedł czas na podliczenie. Może jeszcze powiem kilka słów. Ogrzewanie domu grzejnikowe i podłogowe. Podłogowe w łazience, kuchni, salonie jest podłogowe. W pokojach, w garażu, w kotłowni są grzejniki. Dom 94 m2. Temperatura 20 stopni. Ogrzewanie wody i ogrzewanie centralne. W dzień pomiaru mieliśmy 284 m na zegarze, na liczniku wskazanie. Po pierwszym dniu, gdzie było tam minus przez cały dzień, w nocy tam było około minus, dobra, nie pamiętam, nie jest na filmie. Pierwszego dnia 6 m3 pierwszej doby. Drugiego dnia 5 m3. Trzeciego dnia 6 m3. Co daje nam przez 3 doby 17 m3 gazu zużytego. 17 razy 3,54, bo tyle kosztuje gaz, daje nam 60 zł, 18 groszy. Koszt ogrzewania i ciepłej wody 3 dni, 3 doby przy minus
około 10 w dzień, minus 10-14 w nocy. Czy to jest dużo, mało? Wydaje mi się, że to nie jest dużo. No i to tyle. Film ma na celu pokazanie tylko, ile zużywa taki kocioł gazowy. I to wszystko. Żebyście mieli rozeznanie, jakie jest zużycie. Pozdrawiam.